Skończyłem właśnie montaż filmu Zanzibar dla ubogich. Na pewno karta Wam się wyświetla. Śniadanko mamy zjedzone. Lenka na zewnątrz utarzała się już w piachu, więc jej nie wpuszczam. Sawcia już w szeleczkach, gotowa na spacer. Zobaczcie, jak się wytarzała skubaniutka. No aż siwa, aż siwa. Umyję ją dopiero wieczorem. Nie, zostań, zostań. A my idziemy, zobaczcie, od lewej strony. Tam jakoś granią postaramy się. 2650 chyba ma ten szczyt. I tam gdzieś postaramy się zejść, gdzie ta wioseczka, i wrócić przed zmrokiem do auta. Myślę, że koło 12 ruszymy, a jesteśmy na wysokości, jak widzicie, 2112. Także troszkę podejścia przed nami. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Nie będę Was za bardzo zanudzał z podejścia. Macie tego mnóstwo na innych kanałach. Na pewno gdzieś tam autorzy bardziej się przykładają do tych nagrań. Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, żebym zarchiwizował to swoje wspomnienie. Także do później. Sawcia szaleje, szczęśliwa, że ruszamy w góry. Pogoda dziwna, taka zamglona. Wczoraj było podobnie. Natomiast wczoraj mieliśmy troszkę roboty i nie mogliśmy ruszyć. A dziś, no, w samo południe ruszamy i mam nadzieję, że więcej niż 6 godzin nam to nie zajmie. Obstawiam, że 5, ale mogę się pomylić. Do zachodu w każdym razie chyba 8 godzin. Za nami 2 km. Przy okazji sprawdziliśmy drogę, po której będziemy prawdopodobnie jutro jechali. Jest ok, póki co. Tą ścieżką, tak jak widzicie, tam pewnie na wzgórzu dałoby się kolejną fajną miejscówkę obhaczyć. Ale rozejrzyjcie się, proszę, ile tutaj jest gruntów takich uprawnych, ukrytych pomiędzy tymi górami. Praktycznie na każdym ktoś pracuje, jest osiołek i tak toczy się tu życie. A my już mamy rzut beretem, a dokładniej pewnie jakiś kilometr do podejścia. Także ruszamy. Ja tutaj ze smyczą, bo troszeczkę safi wziąłem, żeby, no, nie kusiło ją atakować osiołki. A tak jak Wam kiedyś wspominałem, moje mądrale wykorzystują każdą chwilę i cień. Po 2 kilometrach, a tłumaczyłem, żeby nie biegać, nie szaleć, tylko rozłożyć siły. To co? No oczywiście, szaleństwo na dzień dobry było. No nic, za jakieś 45 minut, pół godzinki zrobimy dłuższy odpoczynek plus wodopój. A tymczasem, dziewczyny, ruszamy! Chodźcie, idziemy! Lena! Idziemy, chodź! No, chodźcie! Idziemy. A ja nie wiem, czy nie zrobimy takiego myku, że odpuszczę im to dzisiejsze południowe spacerowanie i zaraz wrócimy do auta. Ale warunek jest jeden, że gdzieś blisko tego podejścia znajdziemy jakąś fajną miejscówkę, gdzie uda się wjechać naszym autem. No, tutaj prawie, w sumie chyba bym zaryzykował, trochę nie, no trochę tutaj jest zbyt wysoko, dobra, nie chcę tutaj zahaczyć tyłkiem, nie chcę mieć problemów, poszukamy czegoś innego, natomiast jeśli znajdziemy, to być może, że tak zrobimy, wrócimy sobie tym szlaczkiem, po prostu po samochód przeparkujemy się te 3 km czy ileś dalej. I jutro będziemy mieli bliżej. A chociaż tak naprawdę jedyne, co się zmieni, to to, że będziemy mieli chłodniej, bo ruszymy pewnie rano. Spakujemy tylko śniadanie do plecaka. A jakby cała pętla i tak się nie zmieni. No chyba, że tylko wejdziemy na ten szczyt i z powrotem, ale plan był taki, jak Wam wspominałem, na taką pętelkę. Ale zobaczymy, co jest
za granią, za grzbietem, bo być może, że pętelkę da się odwrócić w drugą stronę. Ależ ja teoretyzuję, ależ ja przemyśleń mam. Takie proste rzeczy, wejść, przejść, zapomnieć, a tutaj analiza. Bo pieski zmęczone, bo będzie bliżej, bo coś tam, bo coś tam. No nic, taki jestem. Nie dość, że Maruda i chwali pięta, to jeszcze pieprzony myśliciel. No ale i tacy muszą być na tym świecie. Jesteśmy już troszeczkę wyżej, w takim zalesionym terenie. I zwróćcie uwagę na drzewa, jak są zabezpieczone przed tym, żeby je woda nie zabrała, nie przewróciła, nie podmyła. Obłożone są takimi murkami. Myślę, że te kamienie są też wkopane dosyć głęboko w ziemię. No a z moimi pieskami, słuchajcie, nie jest dobrze. Chyba się zasiedziały troszeczkę. Fakt faktem, dawno nie chodziliśmy. Dawno nie byliśmy w górach. I ogólnie no takich długich spacerów nie robiliśmy. Natomiast no ja jakoś daję sobie radę, a one bidulki, naprawdę. No i idą, ale dyszą strasznie. Każdy cień pod każdym takim drzewkiem. Chociaż 5 sekund odpoczynku. A nie jest tak gorąco, mamy 25 stopni raptem. Przyjemny, chłodny wiaterek, nie za duży. Taki no w sam raz. Wiadomo, że idealny do takiego trekkingu byłoby plus 18. No ale co zrobić? Afryka, maj, życie. Do tego podejścia naszego już rzut beretem przydałoby się już gdzieś tu znaleźć jakiś kawałek płaskiego terenu. Może być ciężko, ale nie poddajemy się. Ciśniemy dalej. Muszę wam się przyznać, że dawno się tak nie ubawiłem na żadnym spacerze. Po prostu mam polewkę z tych panienek, co tam z tyłu za mną podążają. No nie dają rady. A my zobaczcie, po 4 kilometrach doszliśmy do takiej szerokiej górskiej szutróweczki, bardzo równej. Niestety ona też zapowiada, że nie będzie gdzie tutaj zaparkować auta. Niestety 3,5 kilometra od naszej bazy znalazłem co prawda jakiś taki placyk bezpośrednio przy drodze, ale jest. Nie wiem właśnie, czy tą górę pchać się, czy odpuszczać sobie dzisiaj. Zobaczymy. Na razie idziemy, zwiedzamy tą szutróweczkę, zobaczymy, co tam przy niej się znajduje. Zobaczcie, od biedy to można by się tutaj zatrzymać. Ewentualnie tu jest kolejna taka zatoczka za 50-60 metrów z pięknym widokiem na przepaść. Jesteśmy już dosyć wysoko. 2300 metrów za nami. Także chłodniej na pewno będzie. No, a tu miejsca na auto pod dostatkiem, a i ognisko też się zmieści. Ale idziemy dalej. Może za kilometr czy dwa znajdziemy coś jeszcze fajniejszego. Mamy czas. Mamy wodę. Góry poczekają. Najpierw znajdźmy miejscówkę. Mamy czas. Tak jak się przyjrzeć, no to jest tu dosyć stromo i skaliście. Dużo takich wysokich pionowych ścian i wychodzi na to, że podejście by trzeba było zrobić o gdzieś rozpocząć. Gdzieś na tamtym zakręcie. Tam idzie droga, którą podążamy. No więc chodźmy, sprawdźmy to. Tu jest całkiem niczego sobie miejscówka. Z mega fajnym widokiem. I nawet miejsce na ognisko przygotowane i używane.
Także kto wie, czy to nie to. 5 km od naszej aktualnej miejscówki. Wygląda całkiem fajnie. Oczywiście blisko drogi, ale podejrzewam, że tą drogą przejeżdża max 5 samochodów i 10 skuterków dziennie. Max. Ale być może, że dane nam będzie to sprawdzić. Zobaczymy. Idziemy dalej. W każdym razie podejście wygląda koszmarnie. No tu nie ma po prostu nawet jak się wczłapać. Dramat jak na razie, jeśli chodzi o chodzenie po górach. Tak jak mówiłem, ten szczyt ma około 2650, czyli brakuje nam jakieś 300 metrów niecałe. Zobaczcie, może się okazać, że my tą drogą, no praktycznie przesadzam, no, że na niego wjedziemy, ale że gdzieś sobie ustaniemy naprawdę, naprawdę i będziemy mieli 200 metrów tylko do zrobienia. 200 metrów przewyższenia oczywiście, o ile tą drogą damy radę dojechać. Idziemy to sprawdzić, jesteśmy jakieś, no już prawie 8 km od naszego domku, czyli jeszcze powiedzmy, że kilometr w górę, no prawie 20 km dzisiaj spacerku. Na szczycie obiecałem dziewczynom wodopój, oj pomyliły drogę, Sawcik, Sawcia, w prawo. O tak, do góry, dawaj, dawaj. I tam chwilka odpoczynku, dosłownie kwadransik i wracamy. Sprawdzimy tylko, czy jest jakikolwiek zasięg. Jeśli nie ma, no to po powrocie do bazy trzeba będzie zrobić robotę. A tu tylko przyjechać na chwilkę. O, nawet miejscowi jeżdżą. Proszę bardzo. A właśnie, bo nie wspominałem, dwóch turystów na motocyklach. Kto tam się interesuje, to KTM 690 i Husqvarna 701. Jeden wjechał bez tablicy, prawdopodobnie zgubił, bardzo częsty w Maroku. Te kamulce tutaj latające luźno spod tylnego koła urywają blachy. Ale drugi miał tablicę, więc sądzę, że byli z Niemiec obaj. Tu jak na razie dróżka nie przedstawia żadnych problemów do wjazdu. A tu są wspaniałe szczyty do zdobycia. Oby, bo gdzieś tam widziałem, siatka nawet była na którymś gdzieś tutaj. Więc mam nadzieję, że nie są wszystkie pogrodzone. A po lewej, żeby nie było, też mamy coś, na co można by spróbować wejść kolejnego na przykład dnia. Oj, coś czuję, że dzisiaj pieskom się będzie dobrze spało. Ja natomiast dzisiaj spałem bardzo, bo Safi coś tam się przywidziało i 20 minut po północy miałem pobudkę. A tutaj myślę, że bez problemów najmniejszych jedziemy jak na razie. Oby tylko na tym szczycie znalazło się troszeczkę płaskiego, takiego przynajmniej w miarę, ale najważniejsze, żeby był zasięg. Tylko czy tu ktoś mieszka, czy to jakieś pozostałości starych zabudowań. Zajrzę tu. Nie no, to tylko jest obora dla bydła. Chodź, chodź, Sawcia. Także myślę, że śmiało możemy tutaj się gdzieś rozpuścić. Wstępnie mieliśmy spać gdzieś tam, natomiast odpuszczam, jedziemy dalej. Mniej więcej tu na tych drogach strzeli nam pierwszy 1000 offroadowego jeżdżenia w naszym nowym vanlife'owym życiu, a my pojedziemy o tam gdzieś w prawo, w prawo, w prawo. Tam idzie ta górska dróżka i gdzieś tam w pobliżu następnej przełęczki poszukamy sobie skrawka płaskiego terenu, czegoś takiego, jak wam przed chwilą tutaj poszukiwałem, i tam ustaniemy. Sprawdzałem prognozy pogody. Wyśmienite. W nocy 7 do 9 stopni. W dzień 22-24. W
więc idealnie, żeby pozdobywać tamtejsze szczyciki, a te odpuszczamy. Jest tutaj tyle gór do łażenia, do schodzenia, szczytów do zaliczenia, że wiecie, no nie będziemy się tutaj rozdrabniać. Wszystkie to są prawdopodobnie szczyty bez nazwy, przynajmniej nie ma tego na mapie, nie ma tego w nawigacjach, więc możemy sobie nazywać je tak jak chcemy. Dobra, wracamy do auta. Pokażę Wam jeszcze drogę w całości, jadąc tutaj autkiem, a w tle tradycyjnie już polecą statystyki. Strzała! Słuchajcie, wiem, że obiecywałem, że w tle pod napisami poleci już cała ta droga dojazdowa. Niestety nie mogę znaleźć uchwytu. Pokażę Wam za to, skąd nabrałem 80 litrów wody. Trwało to pół godziny łącznie z wypiciem z chłopakami soku, bowiem chłopcy pomagali mi po prostu napełniać butelki. Mam 4 piątki, takie czyste. Woda nadaje się do picia. Pokazywali mi, pili, ja zresztą sam wypiłem. Także wypiliśmy też soczek i bogatszy o 80 litrów ruszam w trasę. A Wy ze mną. Tak to wygląda. Całości nie będę nagrywał, bo... no bo nie mam uchwytu, a nie chciałbym, wiecie, tak jechać z telefonem i wpieprzyć się gdzieś w jakiś rów czy w inne dziadostwo. Kurde, jeszcze jakąś szpilkę mam w tym wbitą w koszulkę i będzie mnie kuła. Woda nie wiem skąd idzie, ale zaraz zobaczycie takie węże czarne. I to z nich żeśmy napełniali. O właśnie. Gdzieś tam jest nabierana. Nie wiem, czy to ze studni jakiejś głębinowej. I pompa to podaje, ale według mnie to gdzieś raczej z gór idzie, bo to nie miało ciśnienia. To po prostu jakby po prostu tak, wiecie, pod wpływem grawitacji ta woda leciała. No i takimi ścieżkami będziemy mieli do przejechania jakieś 3 km. Takimi też jadę kilometrów 6, a potem będzie już fajna droga taka górska, typowo szutrowa. Zobaczycie zresztą. To do później.